Czy masz świadomość? Dość często i bardzo różnie wyobrażałam sobie zakończenie mojej pracy w gazecie wyborczej. Mam ADHD, a więc i nadzwyczaj żywą wyobraźnię, ale nawet w szczycie zaostrzenia mojej przypadłości nie wpadłabym na to, w jaki sposób odejdę z gazety faktycznie. Wzięłam sobie do serca staropolskie porzekadło i nafis zgłosiłam się dobrowolnie do odejść grupowych. Adriana Rozwadowska. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest autorka tych słów, Adriana Rozwadowska, dziennikarka podejmująca tematy z zakresu rynku pracy, praw pracowniczych i polityki społecznej, która pracowała w Gazecie Wyborczej w latach 2015-2022. Dzień dobry Pani Adriano. Dzień dobry, 2023. 2023, dobrze, faktycznie. Pani Adriano, dlaczego w polskich mediach tak mało mówi się o prawach pracowników, organizowaniu się w ogóle pracowników w ramach związków zawodowych czy rad pracowników oraz o partycypacji pracowniczej w miejscu pracy? Powodów jest, myślę, cała masa. Z jednej strony to jest postawa czytelników i czytelniczek, czy odbiorców, których te tematy nie interesują. A dlaczego tak się dzieje? No, myślę, że dzieje się z wielu różnych powodów, ale może na razie to zostawię. A druga strona to jest postawa mediów. Przy czym pytanie, czy samych dziennikarzy, czy jednak ich przełożonych, szefów, redaktorów naczelnych, ale także wydawnictw. Z zasady wierzy się, tak z mojej praktyki wynika, z zasady wierzy się firmom, korporacjom, a media się boją pisać, bo boją się procesów. Lepiej mieć to, tego uniknąć. Momencik, przepraszam, zgubiłam myśl. Tak, a jeżeli chodzi o związkowców na przykład, czy pracowników, no to im się nie wierzy, jako że oni, postrzega się ich często jako kłótliwych, że tak naprawdę nie wiadomo, jakie mają intencje, no bo wiadomo, ludzie bywają różni. Dochodzi do tego kwestia reklam. Media żyją z reklam w dużej mierze. Nie da się przeżyć subskrypcji czy ceny okładkowej czasopisma. W związku z czym no, firmy bardzo często grożą tym, że reklamy wycofają. Spotkałam się z tym naprawdę wielokrotnie i też z tym, że co prawda nie w Gazecie Wyborczej, bo tutaj akurat miałam wielki komfort, muszę powiedzieć, ale spotykałam się z sytuacją absolutnie, że w innych mediach były usuwane teksty już wiszące na stronie ze względu na jakieś groźby i sugestie, że tych reklam już nie będzie. Ja sobie myślę, że redaktorzy, którzy decydują o tym, że jakiś temat z zakresu prawa pracy czy związków zawodowych nie wejdzie, to nawet nie jest często ich jakaś zła wola czy niechęć do związków zawodowych i do pracowników, tylko przez 30 lat III RP związki zawodowe i ruchy pracowników tak ohydzano, że panuje jakaś taka niewiara, że to jest w ogóle ważne i interesujące. Jest też wielki lobbying firm. Związki zawodowe nie mają zwyczajnie finansowych możliwości tak bardzo pozycjonować się w mediach. No i wrócę do tych czytelników i czytelniczek, którzy również wychowali się w określonym kontekście i sami są przekonani o tym, że czy przede wszystkim ich to nie interesuje, no i też podchodzą do tego z pewną dozą nieufności.
Ja myślę, że dla wszystkich stron jest brak zainteresowania i nie obwiniałabym tutaj tylko mediów albo tylko odbiorców. Myślę, że to generalnie kultura panująca w Polsce i jej wpływ na to, co mamy. No tak, tylko dla mnie ciekawy jestem, jak pani na to, jak pani sobie to tłumaczy, bo dla mnie to jest po prostu niesamowicie zadziwiające, że wszyscy jesteśmy właściwie pracownikami. No a z drugiej strony, tak jak pani mówi, no nie jest dla nas interesujące, żeby o tym czytać, to oglądać, czy w ogóle jakoś to wspierać, to dziennikarstwo, które o tym mówi. No tutaj też wskazywałabym na kulturę, na edukację, bo przecież w ogóle się o związkach zawodowych nie mówi w szkołach, a jeśli się mówi, to często negatywnie. Ostatnio był przykład podręcznika do przedsiębiorczości, gdzie tego typu negatywne treści się znalazły. Jeżeli powiem, że niechęć ze związków zawodowych wynika z zawiści, to źle zabrzmi, ale jest to po prostu lęk i obawa, że kołdra jest za krótka, że jeżeli ktoś coś dostanie, to ja już niczego nie dostanę. No i przez to jest ten brak solidarności. Poza tym myślę, że związki zawodowe i w ogóle wszelkie organizowanie się pracowników jest postrzegane jako dowód słabości. Bo w naszym kraju panuje taki amerykański mit self-made mana. I generalnie za człowieka sukcesu uchodzi ten, który radzi sobie absolutnie sam. I myślę, że to są główne powody, dlaczego ludzie nie chcą się organizować. No, to też jest pytanie, bo w związku zawodowym, żeby to jakoś poszło, to trzeba umieć w dialog. Odnoszę wrażenie, w przeciwieństwie do, bo miałam okazję obserwować związki na przykład w Niemczech, że ponieważ u nas ta kultura dialogu nie jest zbyt rozwinięta, też przez to, że ludzie nie należą do stowarzyszeń, organizacji w ogóle wszelkiego typu, to może być jakieś kółko szefowe, to każdy uważa, że powinno być na jego, a jeżeli nie, to sobie idzie. Ja miałam w Gazecie Wyborczej to szczęście, że nasz związek zawodowy składał się ze wspaniałych osób, które zawsze potrafiły się dogadać w takiej demokratycznej w pełni drodze i każdy z nas potrafił rezygnować ze swojego zdania. Ale to chyba nie jest regułą, bo obserwowałam jako dziennikarka pisząca na te tematy bardzo często, że ludzie się po prostu obrażali na siebie nawzajem i związki się rozpadały. To ja myślę, że tutaj akurat dotknęła pani wątku, z którym ja się zgadzam, bo po kilkunastu latach działań w obszarze organizacji pracowników w obszarze rad pracowników, to gdzie tam rady pracowników mają styk w firmach ze związkami zawodowymi, to myślę, że właśnie kluczowa jest kwestia umiejętności w dialog, tej kultury dialogu. I uważam, tak jak jestem bardzo mocno za tym, żeby ruch związkowy w Polsce był silny, to jednocześnie dostrzegam i słyszę, że związkowcy sami mają dużo za uszami, jeśli chodzi o swój wizerunek. No ponieważ mają bardzo dużo, bardzo często spotykam się z taką sytuacją, kiedy członkowie rady pracowników, którzy chcą dialogować ze związkami, po prostu nie mają takiej możliwości, bo liderzy związkowi mają duże poczucie własnej ważności, niskie poczucie własnej wartości, no i jakby dochodzi do tarć zamiast do dialogu, no a później jest budowany taki, a nie inny wizerunek związku w firmie. Ja oczywiście zgadzam się, że ten czarny PR przez dekady robiony jakby tutaj ma przeważającą rolę, siłę,
ale z drugiej strony, no właśnie, myślę, że związkowcy też powinni popracować nad swoim liderstwem czy swoimi kompetencjami dialogowymi w firmach działając. No tak, ale też bym trochę ich usprawiedliwiała, bo to jest taka rola, do której nikt nie przygotowuje i jednocześnie wydaje się, że taki szef związku po prostu nim zostaje i sobie jest i ma pewną władzę, a tymczasem bycie szefem związku, ja wiedziałam pisząc na te tematy, że to jest trudna praca, ale mimo wszystko jak zostałam przewodniczącą związku, to bardzo się zdziwiłam. No i przede wszystkim wtedy w ogóle wiele rzeczy mnie zaskoczyło, nie tylko ilość na przykład papierologii, którą zgodnie z ustawą, którą musi się związek zajmować, ale też na przykład umiejętność łagodzenia jakichś konfliktów, w ogóle umiejętności interpersonalne. No stwierdziłam wtedy, że kurczę, wydawało mi się, że ze swoją walecznością jestem w stanie zrobić dużo, a potem się okazało, że brak pewnych umiejętności, właśnie takich kompetencji miękkich jest bardzo często kluczowy. I myślę, że przewodniczący nie wiedzą do końca, na co się porywają bardzo często. Tak, ta inteligencja emocjonalna chyba też tutaj ogromną rolę gra, żeby po prostu w tej firmie faktycznie się odnaleźć. A to jak już pani powiedziała o tej waleczności, bo ja nie ukrywam, no, jestem pod wrażeniem właśnie pani odwagi i takiego tego, że po prostu pani ten temat pracowników, praw pracowników przez lata no, ciągnęła, nie wiem, wydaje mi się, jak dla mnie w pierwszej trójce dziennikarzy w Polsce, którzy w ogóle się tym interesowali i szli pod prąd. Skąd u pani taka odwaga i zaangażowanie w tym temacie? Dziękuję za miłe słowa. Ja myślę, że to znaczy pytanie, czy odwaga, czy głupota i brak umiejętności przewidywania konsekwencji, bo ja naprawdę robiąc pewne rzeczy impulsywnie, ponieważ jestem impulsywna i mam duże jakieś od zawsze poczucie sprawiedliwości społecznej, po prostu zazwyczaj nie zdawałam sobie sprawy, jakie mi grożą konsekwencje i chyba w ogóle mam wrażenie, że takie osoby jak ja przez to pakują się w takie rzeczy i potem ponoszą tego konsekwencje, bo ja nie mam wątpliwości, ile spaliłam mostów w ten sposób. Natomiast u mnie się to wzięło ze złości. Ja tak jak większość, chyba znakomita większość, kończąc liceum w wieku lat 18, bo skończyłam je trochę wcześniej, nie poczyniłam do tamtej pory ani jednego głębszego przemyślenia na temat związków zawodowych, bo po co? I nagle wówczas podjęłam swoją pierwszą pracę na pierwszym roku studiów w sklepie sieci Piotr i Paweł, kiedyś bardzo znanej. I na pierwszym spotkaniu, pierwszego dnia wzięto nas do takiej salki wszystkich nowych pracowników i wystąpił tam taki pan, który rozpoczął od tego, że słuchajcie, w naszej sieci związku zawodowego nie ma, bo pracownikom jest tak dobrze i chciałbym, żebyście zapamiętali, że związków zawodowych nie będzie. I ja po prostu wtedy, tak jak wcześniej o tym nie myślałam, to dostałam jakiegoś wewnętrznego szału związanego z tym, że znaczy, wiedziałam, że coś jest tutaj bardzo nie okej. No, praca w tym sklepie była koszmarna i w ogóle przez te pierwsze lata dorosłości pracowałam w wielu miejscach, właśnie głównie w sklepach, czy no, w miejscach, w których, a właśnie były to jeszcze czasy, pierwsza dekada XXI wieku, kiedy większość absolwentów była bez pracy, kiedy przychodziło się dziesiątkami na spotkanie i stał się w kolejce po pracę praktycznie, więc pracodawcy no, nie szanowali osób, które przychodziły w trudniej. Spotkały mnie rzeczy karygodne i potem ja wcale nie miałam zamiaru o nic walczyć. Chciałam po studiach wybrać zupełnie inną ścieżkę, nie myślałam o dziennikarstwie, w ogóle mi to do głowy nie przyszło.
I potem trafiłam przypadkiem na staż do pierwszej lokalnej gazety w Poznaniu. Potem wyjechałam do Warszawy, trafiłam do Wyborczej i zupełnym przypadkiem na samym początku pracy jeden z pierwszych tekstów zaproponowano mi o strajkach w Niemczech, bo mówię po niemiecku, a potem zaraz o Państwowej Inspekcji Pracy. I tak jak się wcześniej tym nie interesowałam, to po prostu poczułam, że na fali też tej złości z przyszłości, resentymentu, że kurczę, to jest coś, na czym mi zależy, w czym mogę się wyżyć. I tak już poleciało po prostu. Jasne. Z kilkunastu lat doświadczeń Instytutu Spraw Obywatelskich w działaniach na rzecz wzmocnienia rad pracowników wynika dla mnie, że w większości polskich firm panuje strach. Ja po prostu bardzo często jadąc gdzieś do firmy, mając okazję rozmawiać 5-6 godzin z pracownikami podczas jakiegoś warsztatu czy szkolenia, po prostu po kilku godzinach, kiedy ludzie się otworzą, ewidentnie czuć strach na sali i to nie jest jednostkowa przypadłość, sytuacja. A co wynika z Pani doświadczeń? Czy jest podobnie? No absolutnie tak wynika, jak Pan powiedział. No, panuje strach i nie jest to nic dziwnego. Może to dziwić na rynku, który jest obecnie dość przyjazny pracownikom, ale mimo wszystko zmiana pracy, zwłaszcza nagła i taka wymuszona, jest no, bardzo stresującym przeżyciem. Obecnie to przeżywam i no, nie jest po prostu to miłe uczucie. Nigdy nie wiadomo, czy ta reszta osób, które są z nami na tej sali, jeżeli na przykład dogadamy się, że będziemy protestować, nagle nie zmieni zdania i nie zostaniemy po prostu sami wyeksponowani przez to zanadto. Ja się temu nie dziwię, bo ja mając legitymację dziennikarską i pisząc o tego typu sprawach, jakby publikowałam je na łamach Gazety Wyborczej, ale jednocześnie sama jakby miała mówić o swojej pracy, no to mam daleko idące opory. Chyba mówię mimo wszystko sporo, ale mam opory, bo człowiek zastanawia się, czy jest to opłacalne. Mieliśmy w mediach zresztą kilka przypadków ostatnio dotyczących mobbingu i wtedy też wszyscy dziwili się, dlaczego wszyscy wiedzą, co się dzieje, no bo my znamy się między sobą i wiemy, kto jest jaki, a mimo wszystko za jakąś pierwszym doniesieniem prasowym kolejne osoby nie zaczęły mówić. Przecież to dziennikarze, no ale dziennikarze są w takiej samej sytuacji dokładnie jak inni pracownicy. W związku z czym no, mnie to nie dziwi. Rozumiem, że boją się o to, czy znajdą pracę na rynku mediów, tak? Tak, absolutnie. Rynek mediów jest dość potworny pod tym względem, jako że zwija się od kilkunastu lat zamiast rozwijać. Poza tym to nie jest też tak jak w pracy jakieś gdzieś tam w firmie w Polsce, że człowiek jest w miarę anonimowy, pokłóci się gdzieś, pójdzie do innej firmy i nikt zupełnie nie wie, co się tam działo wcześniej. Wszyscy dziennikarze praktycznie są cały czas wyeksponowani, jeżeli coś powiedzą, to absolutnie potem mogą ponieść tego konsekwencje, nie znajdując pracy już nigdzie. Zajmowała się Pani przypadkiem zwolnienia członka Rady Pracowników i członka Związku Zawodowego mBanku, przypadkiem Mariusza Ławnika, który został zwolniony bezprawnie przez mBank w 2021 roku. Czego uczy nas, obywateli, pracowników, ta historia, Pani zdaniem? Tego, że duże firmy mogą sobie pozwolić na wszystko, bo ani kary nie są wystarczająco duże, żeby coś się odstraszyło, ani społeczeństwo specjalnie nie wstawi się za pracownikiem, bo będzie też podejrzliwe. No, po tych moich tekstach o Mariuszu Ławniku, szczerze mówiąc, byłam dość mocno zszokowana, bo ludzie nie lubią banków. W związku z tym bardzo chętnie czytają wszystko, co
a dotyczy jakichś bankowych machlojek i tego, że banki są złe. Natomiast w tym przypadku, no, nie powiem, żeby to był szczególnie klikalny materiał. No, z tego co wiem, to sprawa Mariusza Ławnika chyba cały czas gdzieś tam oczekuje w sądzie pracy. To jest kolejna nie, rzecz. Nie, akurat tutaj panią zaktualizuję. Mariusz po prostu podpisał ugodę. Oczywiście sam jakby się nie dziwię temu, ponieważ no, akurat znam Mariusza i wiem, ile go to kosztowało. Myślę, że państwo, gdybyście widzieli albo przypomnieli sobie jakąś olbrzymią stresującą sytuację z państwa życia i która się ciągnie miesiącami, to łatwiej będzie państwu zrozumieć postawę Mariusza Ławnika. No a to tak tyle, tylko tytułem uzupełnienia. No tak, ale tak czy owak, myślę, że ta sprawa, no gdyby nie podpisał ugody, czemu się nie dziwię, że to zrobił, to ona by się pewnie ciągnęła długo. Tak. I to jest kolejna rzecz, że konsekwencje są niewielkie, terminy w sądach pracy są absurdalne. Jeżeli po 2 latach jest termin rozprawy, no może przesadzam, chociaż są takie miejsca, powiedzmy po roku, i potem są kolejne terminy i jakaś osoba zostanie przywrócona do pracy po 3 latach, no to jest w zupełnie innym miejscu w życiu, w związku z czym zawsze warto zwolnić związkowca, no bo to grozi niczym, ewentualnie wypłaceniem mu 3 wynagrodzeń za 3 lata. No przede wszystkim też jest w innym stanie psychicznym, zdrowotnym. To spotkałem kilka takich osób w życiu. Teraz jest taka głośna sprawa związkowca z MPO Łódzkiego. No i ci ludzie po prostu mierzą się z olbrzymimi wyzwaniami na poziomie takiej właśnie zdrowia, psychiki. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Panie Adriano, dlaczego Polacy nie należą masowo do związków zawodowych, nie organizują się w rady pracowników, czy też nie organizują strajków? No, myślę, że o tym już powiedziałam gdzieś tam na początku, że wynika to właśnie z takiej, a nie innej kultury. Ja teraz nie pamiętam konkretnej liczby, ale właśnie mówiąc o tym, że Polacy nie należą w ogóle do żadnych organizacji. Z tego co wiem, to średnio statystyczny Niemiec należy do 2, natomiast statystyczny Polak do 0, i tu nie pamiętam, ale tam 2 albo 3. My w ogóle nie spędzamy czasu wolnego organizując się w jakikolwiek sposób, a więc dlaczego miałoby być inaczej ze związkami zawodowymi? No, o innych sprawach to już powiedzieliśmy, o tym zohydzaniu, tak. O tym, że ludzie mają poczucie osobistej porażki, że sami nie są w stanie wynegocjować czegoś z pracodawcą i muszą się w tym celu zorganizować. A jakby pani miała jakieś wymienić w swojej historii dziennikarskiej, życiowej, przykłady, gdzie ludzie wygrali, gdzie warto podać te przykłady, żeby dodać otuchy i siłę do walki, to jakie to byłyby przykłady? Dobre pytanie. No, w fabryce Parod wygrali. To było absolutnie niezwykłe. Ja szukałam informacji, kiedy ostatnio wydarzył się tak wielki strajk jak w fabryce w Paroku i szczerze mówiąc, no, nie znalazłam. Myślę, że to były lata 90. wczesne.
No, a to czy było... może Pani przybliżyć trochę tym, którzy słuchaczom, którzy nie wiedzą, o co chodzi? Tak, to fabryka w... To jest chyba wielkopolskie, może kujawsko-pomorskie, w której około 400, a być może więcej osób pewnego dnia rozpoczęło strajk wobec tego, że przez ponad rok próbowano tam negocjować podwyżki wynagrodzeń, ale też pewne kwestie dotyczące umów o pracę. I ten strajk trwał kilka tygodni. No i zostało osiągnięte porozumienie i faktycznie podwyżki wywalczono. A było to imponujące dlatego, że po pierwsze kilkaset osób wzięło w tym udział, praktycznie wszyscy pracownicy produkcji, w bardzo typowy sposób oczywiście pracownicy tak zwani umysłowi, to znaczy osoby z biur nie przyłączyły się, myślę, że to jest bardzo typowe, natomiast no, mimo wszystko to, że przez ponad miesiąc kilkaset osób przychodzi do pracy, wiedząc, że nie otrzymają wynagrodzenia za ten miesiąc, a nie są to osoby jakoś świetnie zarabiające, a mimo to dzień w dzień przychodzą i powstrzymując się od pracy, no to jest coś imponującego. Tam w roku wygaszono piece, które normalnie się wygasza raz na 5 lat tylko w jakichś celach konserwacyjnych. No podjęcie takiej decyzji wobec pracodawcy, no myślę, że wymaga olbrzymiej odwagi. I tak, tam się udało. Inna sprawa, która mi przychodzi do głowy, to Solaris. Tam co prawda nie osiągnięto do końca tyle, ile związkowcy chcieli, ale osiągnęli dużo i też ten strajk trwał całkiem wiele dni, tylko nie chciałabym teraz skłamać, nie pamiętam. A co Pani zdanie w tych wygranych szczególnie zadecydowało? Co było dźwignią, że przechyliło to na szale, zwycięstwo na szale pracowników? Chciałabym wiedzieć, ja się nad tym bardzo długo zastanawiałam. Liderzy na pewno i w jednym, i w drugim miejscu. No, niezwykle silni ludzie z charyzmą, z takim wielkim poczuciem pewności siebie, znakomicie przygotowani. To znaczy, to nie są ludzie, którzy po prostu podejmują się strajku na hura i nie wiedzą, co ich czeka, tylko po prostu obkuci w przepisach, korzystający z pomocy dobrych prawników. No tak, postępujący przede wszystkim nie na bazie jakiejś takiej złości, tylko z chłodną głową zupełnie. Planujący kolejne kroki, rozpisujący sobie strategię negocjacyjną. No tacy dobrzy biznesmeni i liderzy. No a druga część to są ci ludzie, którzy poszli za nimi. I tutaj myślę, że pomaga to, że to żyjemy obecnie w takich czasach, że faktycznie pracownicy tego typu fabryk są w stanie sobie znaleźć dość szybko inne miejsce pracy, chociaż też bez przesady, ale jakby nie będzie to koniec, jeśli stracą tą pracę, więc na pewno czasy są sprzyjające. I to, że w obu tych przypadkach, które wymieniłam, to byli głównie mężczyźni pracujący na halach, czyli mający ze sobą cały czas jakby kontakt i no, myślę, że tam łatwiej o solidarność, tak? O rozmowy na ten temat, o wspólne mobilizowanie się. Po prostu jest to bardzo, nie wpada mi teraz odpowiednie słowo, więziotwórcze. Czy dużo, mówiąc językiem trochę handlowym, czy jak, raczej nie handlowym, tylko ekonomicznym, duży kapitał społeczny funkcjonuje, tak, rozumiem, tak, w ich otoczeniu. A Pani Adriano, dlaczego jest tak mało prawników, którzy stoją po stronie pracowników, a częściej kancelarie prawne decydują się na
pomaganie dużym firmom, mniejszym, dużym korporacjom, żeby zwalniać związkowców i członków rad pracowników? No, myślę, że odpowiedź jest prosta. No, głównie chodzi o pieniądze, ale też o prestiż. Firmy są w stanie dużo zapłacić, pracownik jest w stanie zapłacić mało, a bardzo często nic. Reprezentowanie pracownika, ja rozmawiałam o tym z prawnikami, oni mi wyliczali kwoty, które na przykład nie wypłacono mu ostatniego wynagrodzenia w wysokości, nie wiem, 4000 brutto, no to takiemu prawnikowi generalnie, no, jak zapłaci za dojazdy, to bardzo niewiele mu zostanie. Natomiast też to jest kwestia prestiżu. Ja kiedyś usłyszałam od jednego prawnika, poznaliśmy w zupełnie prywatnej sytuacji, powiedział, że jest prawnikiem, zapytał, czym ja się zajmuję, ja powiedziałam, że piszę o prawie pracy, na co on skomentował, a taka niepełnowartościowa dziedzina. I generalnie prawnicy tak chyba postrzegają prawo pracy właśnie w ten sposób. No tak. Tak, tutaj mi się przypomina sławetna kancelaria paru Chruściel-Stępień, która się specjalizuje w tym, żeby pomagać korporacjom w Polsce a propos nielegalnego ich zwalniania przez zarządy. Pani zdaniem, jakie zmiany systemowe powinny być wdrożone w naszym państwie, żeby prawa pracownicze były przestrzegane? No, ja do znudzenia sama siebie już mocno nudząc, powtarzam, że egzekucja i myślę, że wszyscy, którzy zajmują się tym tematem, są podobnego zdania. Niewiele spotkałem innych opinii. I nie jest to wyłącznie sprawnie działająca inspekcja pracy, ale chyba przede wszystkim, chyba bardziej niż inspekcja, sądy pracy. Gdyby pracodawca miał w perspektywie, że jeżeli pracownik poczuje się niesłusznie zwolniony, to pójdzie do sądu pracy, będzie termin w ciągu, wiem, po miesiącu i na pierwszej rozprawie sprawa się zakończy, no to to by demobilizowało, myślę, w sposób znaczny. A jeżeli te terminy są roczne, jeżeli zlikwidowano kilkadziesiąt sądów pracy w ostatnim czasie, najpierw zrobiło to PO, a potem kolejne kilkadziesiąt usunęło Prawo i Sprawiedliwość, powodując, że chyba na Mazurach jest takie miejsce, gdzie do sądu pracy najbliższego jest 120 kilometrów. No to jeżeli musimy pojechać tam trzykrotnie, powiedzmy, w jedną i w drugą, to mamy prawie 1000 kilometrów w swojej sprawie, często prostej i niewiele wartej pod względem finansowym. Więc to zniechęca w ogóle do dochodzenia swoich praw. No tak, to ta egzekucja. A dlaczego pani zdaniem politycy dzisiaj no nie wspierają, dzisiaj właściwie od 89 nie wspierają należycie Państwowej Inspekcji Pracy, żeby ona po prostu była silną instytucją? Znaczy, ja ogólnie nie zgadzam się z często podnoszonym poglądem, że politycy idą do polityki, zapominają o ludziach i chcą się nachapać i tak dalej. Oczywiście chcą, natomiast politycy są wybierani z narodu i są naszymi przedstawicielami, nie bardzo różniącymi się od nas. I skoro my nie uważamy tego tematu za istotny, no to tak samo oni również go nie uważają. Poza tym nie można zapominać o lobbingu dużych firm, które mają politykom dużo do zaproponowania. Nie mówię o żadnych łapówkach, ale jakichś takich prostych propozycjach, nie wiem, tworzenia miejsc pracy i tak dalej, obietnicach. Natomiast pracownicy nie mają swoich lobbystów, znaczy teoretycznie ich mają, ale jest to w bardzo ograniczonym zakresie.
No i przede wszystkim ta wiedza jest niewielka o prawie pracy. Ja wielokrotnie łapałam się za głowę, słuchając, jeżeli w Sejmie się coś pojawiało na ten temat. Ci ludzie kompletnie nie wiedzą, o czym mówią. Też umiejscowienie Państwowej Inspekcji Pracy, ona podlega pod marszałka i tak naprawdę nikt na tym do końca nie panuje. To znaczy główny inspektor pracy nie jest rozliczany ze swojej pracy, znaczy teoretycznie jest. Odbywa się to co kilka lat, wtedy w Sejmie główny inspektor przedstawia raport ze swoich działań, a Sejm po prostu, w Sejmie posłowie, posłanki podnoszą ręce i zawsze bez żadnych uwag jest to akceptowane. Natomiast te raporty z działalności opierają się wyłącznie na liczbach, to znaczy skontrolowaliśmy tyle i tyle firm, stwierdziliśmy tyle i tyle naruszeń. Nikt nie bada faktycznej efektywności tej instytucji. Ja rozumiem argumenty, że dzięki tam podpięciu pod marszałka Państwowa Inspekcja Pracy jest mniej narażona na pewne naciski. No natomiast no, nie jest to szczególnie szczęśliwe. Ostatnie pytanie, czego my, obywatele, pracownicy, powinniśmy dziś żądać od polityków, czego domagać się od dziennikarza, czego wymagać od siebie? Od polityków, znaczy, no, powinniśmy wybrać partię, jeżeli zależy nam na prawie pracy, na warunkach pracy, które mają to w swoim programie i które sporo o tym mówią. Natomiast to jest tak jak z ochroną zdrowia. Wszyscy wiemy, że to działa tragicznie, wszyscy wiemy, że jest to dla nas bardzo ważne. I wszyscy deklarują, że zdrowie jest najważniejsze, natomiast przy urnie wyborczej jednak kwestie światopoglądowe zawsze przeważają i zawsze się głosuje za albo przeciw kwestiom światopoglądowym. W związku z czym myślę, że dużo osób, którym na tych sprawach zależy, mimo wszystko głosują na partie, które się rynkiem pracy, pracownikami i pracownicami nie interesują. Jeżeli chodzi o dziennikarzy. No tutaj mam problem, no bo tak naprawdę dziennikarz jest troszeczkę, ma związane ręce w dzisiejszych czasach. To znaczy jest między, no w tym dyktacie odsłon, który idzie z góry. Z jednej strony, bo dziennikarz jest trochę takim pośrednikiem, znaczy z jednej strony naciskają go czytelnicy, którzy generalnie głównie krytykują, praktycznie nigdy nie chwalą. Z drugiej strony są jego przełożeni, którzy oczekują wyników. I tak naprawdę dobór tematów, nawet jeżeli ktoś chce pisać ambitne teksty, no jest bardzo ograniczony. Jeśli prawo pracy się nie klika, to się o tym po prostu nie pisze. W związku z czym nie mówiłabym o dziennikarzach, ale bardziej o redaktorach naczelnych albo o wydawcach w ogóle. Jasne. Tylko jak wywrzeć na nich nacisk, no to nie mam pomysłu, szczerze mówiąc. No i są jeszcze czytelnicy, którzy głosują, chyba często sobie nie zdają sprawy z tego, że to jak wiele głupich treści jest w mediach, a jak wiele, jak bardzo nie ma tych wartościowych, że to zależy od tego, że oni sami klikają w te mniej wartościowe. Po prostu, no, wiem, ile moje teksty miały odsłon i które miały więcej, które mniej. I no, jeżeli mieliby coś czytelnicy robić, no to płacić za takie treści i to je wybierać. Natomiast absolutnie pomijać te niewartościowe, w ogóle w nie nie klikać najlepiej. A już na sam koniec, jakby miała Pani dać jakąś radę pracownikowi, który nas słucha, który mierzy się z jakimiś wyzwaniami w swojej firmie, zastanawia się, czy warto podjąć walkę o prawa pracownicze, to co by Pani mu powiedziała? To znaczy, ja oczywiście powiem, że warto. No tylko, czy ja przypadkiem tutaj nie kłamię? Nie jestem pewna, to znaczy to są bardzo indywidualne sytuacje i ja rozumiem strach i obawy.
Powiedziałabym, żeby przekonać, że bez tej walki i bez zgłaszania wszelkich nieprawidłowości po prostu nic się nie zmieni. No, nie będzie lepiej. Na walce można zyskać, ale można też stracić. No, ja nie lubię nikogo podpychać do takiego działania, żeby też nie zrobić mu krzywdy. Każdy powinien to rozważyć i zbadać opłacalność. Natomiast no, nie będzie lepiej, jeśli nie będziemy podejmować takiego działania. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Adriana Rozwadowska, dziennikarka Gazety Wyborczej w latach 2015-2023. Pani Adriano, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!